Jak pan ocenia tą właśnie tutaj kandydaturę pani Bieńkowskiej? Bo ona kiedyś powiedziała takie słowa, że ona odżegnuje się od polityki, że ona jest typowym urzędnikiem, ale wicepremier to jednak nie urzędnik. Nie, no oczywiście bajki opowiada. Działalność publiczna jest polityką par excellence, jest polityką w najwyższym tego stopnia znaczeniu. Zresztą ludzie często mówią, że są przeciwni polityce, ponieważ polityka jest paskudna, brzydka. To protestujmy przeciwko brzydkiej, paskudnej, korupcyjnej, złodziejskiej, nepotycznej polityce, a nie mówmy, że polityka jest zła. Polityka według definicji Arystotelesa jest to mądra troska o dobro wspólne. Czyli każdy, kto jest, nie wiem, sołtysem, radnym, wójtem, burmistrzem, działaczem jakiejś organizacji społecznej, zajmuje się nie tylko czubkiem własnego nosa, ale robi cokolwiek dla dobra wspólnego, jest politykiem. I nie wstydźmy się słowa polityka. Zresztą wielu ludzi, krytykując polityków, siebie w jakiś sposób rozgrzesza i usprawiedliwia. A może spójrzmy na sprawę z tego punktu widzenia. Jeżeli ludzie uczciwi, jeżeli ludzie patrioci, ludzie szlachetni, ludzie mądrzy, nie angażują się w politykę, nie chcą brać udziału w wyborach, nie chodzą na wybory, mają to w nosie, nie chcą kandydować, kiedy nawet im ktoś proponuje, to w tę lukę, w to miejsce wchodzą bardzo często ludzie nieuczciwi, którzy idą do polityki tylko i wyłącznie dla własnych, prywatnych, partykularnych interesów. Często to są nieporadni, tak? Nieporadni albo wręcz ludzie łajdacy, którzy chcą zrobić dla siebie karierę. Ale to jest w dużej mierze dlatego, że w mechanizmie demokratycznym, który mamy również w Polsce w postaci wyborów, ci ludzie uczciwi nie chcą do polityki się angażować. Dla mnie sprawą niezmiernie ważną i pewnym wskazaniem jest nauka społeczna Kościoła, również to, co papież Franciszek mówi. Powiedział miesiąc temu wprost: katolicy powinni mocno angażować się w politykę. To jest ich obowiązkiem. Jeżeli mają kwalifikacje, jeżeli mają wiedzę, jeżeli mają umiejętności, jeżeli chcą pomóc społeczeństwom, w których żyją, powinni angażować się w politykę. Do tego nawołuje największy autorytet dla nas katolików, czyli papież. Zróbmy z tego użytek i angażujmy się w polityce. Za chwilę będzie okazja, przychodzą wybory, kolejne wybory są. Zamiast z dala od polityki, mądrze w polityce. Tak, dokładnie, dobrze pan to powiedział. Nie róbmy polityki, z dala od polityki. To jest największy przekręt, największy humbug, jaki słyszałem w ostatnich latach, kiedy główny polityk tego kraju, pan premier Donald Tusk, szef partii, mówi, i to na plakatach wyborczych było, nie róbmy polityki, budujmy boisko, most, coś tam. Mówi to człowiek, który żyje polityką, który kreuje politykę, który jest jedną wielką polityką. To jest takie oszukiwanie społeczeństwa. Ja również chcę powtórzyć za panem, nie bójmy się polityki, angażujmy się w politykę na różnych szczeblach. Minimalnym poziomem oczekiwania wobec każdego obywatela to jest to, by wziął udział w wyborach i by miał prawo, to jest jego prawo i obowiązek, oceniać kolejne władze, czy to będą obecne, czy przyszłe, lewicowe, prawicowe, wszystko jedno, brać udział w wyborach i oceniać władzę. To jest przywilej i prawo każdego obywatela. Korzystajmy z niego i nie bójmy się polityki. Piętnujmy złych polityków, piętnujmy oszustów, a nie mówmy in gremio o wszystkich politykach, bo są również ludzie uczciwi, szlachetni, pozytywni, którzy starają się zrobić dużo dla swoich społeczności.